będzie mówił. A mówił pan Daniel. Pan Daniel, tak. On prowadzi to. Potrzebny jest też kontakt z Grzegorzem Braunem i z kimś. Wszędzie upowszechniam zwłaszcza ten film o pieniądzach, o grabieży bankierskiej. No, wszystkie filmy ma dosyć konkretne. A tutaj bardzo precyzyjnie temat i tak. Ja uważam, że zamiast wszystkich, że tak powiem, tych teraz kampanii wyborczych powinien on być puszczany od początku do końca, żeby ludziom nic nie otwierać oczy na pewno. To jak go wesprzeć, żeby wiedział, że go szanujemy i... Zabrać politykom pieniądze, dać mu ją na działalność, on sobie kupił już z kajakami za tę sprawę. To taka najprostsza wersja, ale nierealna. No to zabrać komuś. Proponuję zaraz koszyczek, przyniosę rzutkę i zabieraj pan w jego stronę. O. No, po ile? Czy możemy wrócić do punktu, gdzie ustalamy, czy jeszcze raz się przed wyjazdem na Sejm zbierzemy? Czy obrady na przykład na ustaliliśmy 7, ewentualna możliwość jest 7 listopada. Panie Henryku, czy udzieli pan sejmikowi ziemskiemu prowincjonalnemu ziemi wrocławskiej gościny na 7 listopada o tej samej porze? Odpowiada panu ta pora? Czy być? Panie Henryku? Panie Henryku, nie pan łączyć Mirka Wiotkowskiego. Już się robi. No, jest okej. Okay. Ale dzisiaj rzutka na telewizję podziemną. Ile pani daje? Ja na telewizję podziemną. No, bo przecież muszę nagrzewać, to zamiast dla mnie te pieniądze przeznaczę od razu, żeby pan zaniósł do pana Daniela. Można wpłacać bezpośrednio na konto, nie ma problemu. Dobra, to ja pokażę kwit wpłaty. Ile daje pani? Za dwie sprawy. Ja nie wiem, dlaczego miałabym dawać na podziemną TV. No ja w każdym razie też też. Przepraszam, ale ja nie zrozumiałam, dlaczego ja miałabym na podziemną TV dawać. Pan Henryk wyszedł z mojego pomysłu, już tak mam bardzo realistyczny, od razu działa. Od razu pan Henryk działa, tak? No nie znoszę ględziarzy, to prawda. Jest, jeśli chodzi o telewizję, jest dużo telewizji na internecie, różne. Internetowych telewizji, prawda? Tam ma już zasługi, to prawda. Z 20 można wymienić, albo więcej. I najpoważniejsze tematy. No... Wracając do tego tematu, to... Bo to, tak. To jest zupełnie inny temat, dokładnie. A my się no to pytamy, już ustaliliśmy 7 i wyjedzie się tu o 11. O 11. Czyli mogę taki wici przygotować. Podejmujemy no, nadzieję, uchwałę. Że jest większą frekwencję. Czyli sejmik ziemski, prowincjonalny ziemi wrocławskiej podejmuje uchwałę jednogłośnie, tak? Tak. Bo pan jako nie poseł z tej ziemi, nie, wtedy nie może ja głosować. Ja tylko, żebym sobie... Pan ma wolny głos, proszę bardzo, gościnnie. Może to u nas się jakoś rozpowszechni, bo ja nie wiem, czy to u nas to w ogóle się już zaczęło. By było świetnie, jakby się zaczęło rozpowszechniać, bo Polacy to mają we krwi. Czyli co, 7 listopada, tak, podejmujemy taką uchwałę, tak? Ręce do góry? Dwie są tam. Przecież się nas już powiedziałem. Panie Henryku, jedna ręka. Dziękujemy. Brawo. Jednogłośnie to jest najpiękniejszy sposób podejmowania decyzji. Czyli 7 listopada odbędą się obrady sejmiku. I w takim razie przełożymy na te obrady decyzję, kto zostanie delegowany z naszej prowincji do reprezentowania ziemi wrocławskiej na Sejmie Walnym, który odbędzie się, przypomnę, 14 listopada w Konstancinie Łódzkim. I miejmy nadzieję, że przyjdzie więcej osób, bo to już będzie po wyborach i może już przestaną się boczyć, nie? Chociażby ci z podziemnej TV, czy od Grzegorza Brauna, czy Mirek jest nieobecny, osoby politycznie zaangażowane. Przede wszystkim ja wymieniam dlatego, nie dlatego, że sympatyzuję z tym komitetem, broń Boże,
ale bo ja z żadnym komitetem nie sympatyzuję w tej chwili. Nie, może w efekcie, no może też jestem tylko człowiekiem, bo nie udało się mi zarejestrować z KW Samoobrona i w związku z tym ja z żadnym komitetem nie będę sympatyzować. Bo ja chciałam senatora. Przez zawiść taką? No, nie wykluczam, że jest w tym jakiś element. Nie wykluczam, bo chyba nie byłabym do końca szczera, gdybym powiedziała, że absolutnie to mnie nie dotyczy. Jak mnie nie wybrali na kandydata do Sejmu, to też nienawidzę. Nie, panie Henryku, to ja tu w głosie wolnym powiem, że jest we Wrocławiu, w tym okręgu wyborczym numer 3, czyli to nasza ta prowincja wrocławska, pokrywa się z okręgiem do Sejmu numer 3. Jest zarejestrowane 10 komitetów wyborczych, które będą się ze sobą zwalczać. To jest zupełnie, czyli już ludzie Kukiza mówią, że my startujemy, Brauna my startujemy, Kongres Nowej Prawicy my startujemy, Korwin my startujemy, a każdy patriota. A może by w tej chwili oni się zmówili i wycofali część swoich kandydatów? Co oni partyjni zrobią? Ale myśl jest, czy jest sensowna? Czy to powiększałoby szanse na wybór niektórych patriotów? Jak oni nie mogli się dogadać, panie Henryku, przed rejestracją, to teraz oni się dogadają. Ale co zawsze udowodnić każdą myślę. No tak. Polska. I jeszcze co jest, napiszmy taką odezwę. Typowe dla tej struktury, która tutaj zadziałała, że tak rozwarstwiła patriotów. Wzywamy. Pięć komitetów z tych 10 jest własnego imienia. Wzywamy. Ram, Kukiz, Korwin, Petru i piąty Stonowa. Pięciu bohaterów. Nie? Którzy przyczynili się do rozwarstwienia, w ogóle elektorat nie wie zupełnie, co ma robić. Nie? To teraz tak naprawdę. No. Czyli stało się zupełnie coś odwrotnego niż to, co miało się stać. Jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu coś krystalizowało, że może była jakaś szansa. No właśnie, każdy się porozumiał o tym, że tak należy zrobić. Tak, więc po co się na przykład Grzegorz Braun pchał i rejestrował, bo jak ostatni się zarejestrował tu na ziemi wrocławskiej. Po co jeszcze do tego wszystkiego? I to z Kongresem Nowej Prawicy, no po prostu, no w ogóle, no bez sensu, dlatego, ale ja nawiązuję jeszcze do tego KWW Brauna, dlatego, że niesamowicie promował go Sam Walny na YouTubie i ja jestem przeciw, ja tu, to usłyszy na pewno marszałek Leszczyński, że ja jako marszałek tego sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej jestem absolutnie przeciw. I nawet skłonna byłabym zaprosić panów do debaty czy uchwalenia stosownej, żeby po prostu Sejm Walny nie promował żadnego komitetu wyborczego. Znaczy, ja uważam, że należy promować osoby, ale nie właśnie, że jakoś tam. Znaczy ogólnie jestem przeciwnik. Bo to jest znowu dzielenie. Partiom, komitetom. Znowu dzielenie na komitety. Niestety trzeba gdzieś tam walczyć według tego systemu, tak? Jest to absolutnie sprzeczne z tą ideą samikowania, bo tu chodzi o to, że my nie jesteśmy partyjni, nie należymy do żadnej partii, do żadnego, no, do stowarzyszeń się różnych ludzi działają organizacja. To jest co innego, ale no, jedna jeśli chodzi o politykę, to nie... Wszyscy wrzuceni, którzy są, tak? Tylko, że z jednej nazwy i to powinno być promowane jako... No mamy nadzieję, że do następnych, jeżeli Bóg da, do następnych wyborów da się przygotować sejmik, czyli taki sejmik prowincjonalny będzie takim komitetem wyborczym. Z tym, że to jest nie moja idea, ja tego nie, ja tu nawet nic do tej pory na ten temat nie mówiłam, bo ja jako prawnik oceniam ten kodeks wyborczy, który w 2011 roku po Smoleńsku natychmiast. Bo zauważcie Państwo, zaraz po katastrofie smoleńskiej uchwalono nowy kodeks wyborczy, opasły ponad 500 artykułów, a mieliśmy ordynację wyborczą. Po co? Po to, żeby wprowadzić JOW-y do Senatu. Po co? Po to, żeby Platforma przez te JOW-y w 2011 roku po Smoleńsku, Platforma ze 100 miejsc senackich ma 60
bodajże 3. Czyli nieproporcjonalnie więcej niż w Sejmie. I tego Polacy nie wiedzą najczęściej. Jakim oszustwem są JOW-y? JOW-y partyjne doprowadziły do absolutnego hegemona tej partii rządzącej w Senacie. I jak teraz będzie, ja wątpię, czy to dobrze pójdzie, bo nawet jeżeli, bo ciągle proszę zauważyć, mówi się o Sejmie, cały czas o wyborach do Sejmu, do Senatu bardzo mało. A na przykład tu na naszej ziemi, ponieważ ja byłam JOW-em 7 zainteresowana, bo nasza prowincja jest jednym okręgiem do Sejmu, trójką, ale co do JOW-ów, to jest więcej tych JOW-ów, chyba cztery, ale co najmniej 3. 7 to jest południowy Wrocław, 8 jest północny Wrocław i chyba to całe reszta, ta prowincja to jest ten kolejny JOW. I w 8 PiS na przykład nie zarejestrował swojego kandydata. Tam jest tylko 2 kandydatów w 8, którzy już byli senatorami. Do czegoś tam doszło, to jest jeden z niewielu okręgów JOW, których tylko 2 kandydatów jest do wyboru. Jaki to jest wybór? To obydwoje są infamisami według Sejmu Walnego, bo obydwu ich głosowali za konwencją przemocową gender. Czyli żadnego wyboru nie ma w tym JOW-ie 8. Ale dzieją się takie, na poziomie JOW-ów dzieją się strasznie dziwne rzeczy. I to jest przestrogą, żeby w ogóle Komitet Wyborczy Kukiza, który ma w programie tylko JOW-y praktycznie, czy forsował te JOW-y, jest coś bardzo podejrzanego od samego początku. Szczególnie tu na naszej ziemi, gdzie Kukiz nie mieszkał, a został wprowadzony z Opolszczyzny, obcy spadochroniarz, tu zainstalowany, tu wybrany nagle do tego sejmiku Dolnego Śląska, stał się radnym. Po co? Żeby go można w wyborach prezydenckich przedstawić jako radnego, nie jako muzyka rockowego, jakiegoś tam alkoholika, czy jeszcze coś gorzej, tylko radnego. A on na sesję nie chodzi, a pieniądze pobiera. I to jest bardzo demoralizujący taki polityk, który pieniądze pobiera, sejmik dolnośląski mu płaci, ten oficjalnie ten funkcjonujący sejmik dolnośląski, to wcale nie są małe pieniądze. A on nie chodzi w ogóle na sesję. To coś jest nie tak przecież. To był mój głos wolny co do tej sytuacji. Uważam, że każdy gdzieś tam ma swoje plusy, minusy. Ja uważam, że on parę rzeczy robi, znaczy dobrych. Ma jakiś tam głos przebicie i w ogóle nie ciągnie tego i z jednej strony mi się to podoba, a z drugiej już nie. Grzegorz Braun uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem, ale takie mam wrażenie moje, że troszeczkę za mocno. Nie to, że źle, że to że idzie, ale że za mocno idzie jakby w kościół. Takie, ten przekaz jest troszeczkę za mocny, jak dla mnie. To, że on jest związany z kościołem, jest bardzo dobrze i to jest ok, ale troszeczkę za mocno, tak mi się zdaje, prawda? Znów na przykład, nie wiem, Korwin też ma niektóre rzeczy, które mówi, są bardzo dobre, no bo to tak jest, tak wygląda świat, ale z niektórymi rzeczami znów przesadza i to jest tak naprawdę u każdego z kandydatów, którzy nam się przedstawiają, no każdy ma plusy i minusy, nie? To tak naprawdę jak tu w nas, no. Każdy z nas ma jakieś tam zalety i wady i to jest po prostu. Ja uważam, że najważniejsze jest to, żeby wyciągać tylko i wyłącznie zalety i wokół nich rozmawiać i jakby je, niech one nas łączą, zalety, prawda? A wady tak naprawdę same gdzieś tam w pewnym momencie odrzucą pewne osoby. Do tego właśnie mają służyć sejmiki. One mają łączyć mieszkańców danej ziemi, żeby przestały te partie i te komitety dzielić. Ten tekst mógłby tak brzmieć. Apel i uchwała Sejmiku Ziemskiego, tutaj uzupełnimy. Wzywamy komitety wyborcze mniejszych ugrupowań do natychmiastowego porozumienia się celem uniknięcia rozproszenia głosów oddawanych w dniu 25 października 2015 roku i celem uniknięcia kolejnej klęski sił tubylczych patriotycznych Polaków, a dla skrócenia każdej listy wyborczej przez dobrowolne zrzeczenie się prawa do kandydowania jeszcze
I wielu osób jeszcze w okresie przed drukowaniem kartek wyborczych. Kto poprawi to i pani prawnik? Ja, panie Henryku, jestem przeciw. Proszę tego nie brać do siebie. No to ja uważam, że gdyby oni byli sejmikiem naszym zainteresowani, to oni by tu przyszli. Przyszliby tutaj. No, czy można to powiedzieć tak, że... Kto im zabrania przyjść? Mogli przyjść. Pojechali na sejmowalny. Korwin tam ludzi, Braun tam oczywiście miał bardzo dużo ludzi. Dlaczego tu nie przyszli? Może pani nie powiadomiła zaproszenia. Panie Henryku, znowu to samo. Na którym płocie było to napisane? Ja też mam wrażenie, że jeśli ktoś nie chciał szukać, żeby wiedział, gdzie grzebać, to też nie są takie informacje ogólnie dostępne, no, ale też ciężko, jeśli ktoś się interesuje, to znajdzie. Nie, tak? No, Komitet Wyborczy Brauna jest lansowany przez jakiś czas na stronach YouTube Sejmu Walnego i nie ulega wątpliwości, że tydzień temu, 3 października, to 2 tygodnie temu było, ale ten czas szybko leci. 3 października w Niepołomicach na Sejmie Walnym było bardzo dużo ludzi od Brauna, z tego nagrania widać, więc to jest niemożliwe, że oni nie wiedzą, że tutaj ten Sejm dzisiaj się odbywa, bo ja to tak wcześnie ogłosiłam i w taki sposób, że niemożliwe. A jeżeli bojkotują, no to kiedyś dojdzie do takiego spotkania, że będą trzeba, żeby powiedzieli nam, dlaczego to bojkotują. Jeżeli ja zostałam zaatakowana przez Marcina Boguckiego z Podziemnej TV, z Jedna Polska, że ja im się nie podobam jako marszałek, oni przyjdą na scenę i wybiorą sobie nowego marszałka, proszę bardzo, gdzie oni są? No gdzie oni są? Gdzie oni są? Prawdopodobnie nie być może nie chcą panią wybrać na marszałka. No to proszę bardzo, ja to nawet na punkcie nastawić. A po drugie, to być może tych ugrupowań, które się tworzą i namnażamy ich i jeszcze więcej niż te komitety wyborcze, czyli jest pani także przez to działanie kolejnym destruktorem, który rozprasza. Dlaczego destruktorem? Jeżeli na sejmik ten założycielski według tych laud, lauda to nasz sejmik prowincjonalny będzie uchwalał. Jeżeli ten sancet był ogólnie dostępny, każdy mógł przyjść pod to starostwo i przyszłam tylko ja. No to proszę Państwa, no to o co chodzi? No ja przyszłam i podjęłam tą sprawę. Uchwałę przyjmiemy, udzielamy nagany wszystkim. A teraz jest następny. Dopiero teraz odbywa się drugi jakby inauguracyjny, ja go tak nazwałam, bo to jest pierwszy. Następny będzie 7 listopada, prawda? To jest nasza druga uchwała, jednogłośnie podjęta. 7 listopada i proszę przyjść. Kto się dowie, niech te wici dalej przesyła. Zwołani są wszyscy mieszkańcy ziemi prowincji wrocławskiej. Wymienię jeszcze raz powiaty: Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Śrecki, Trzebnicki, Wołowski i Wrocławski. Na 7 listopada 2015 na Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej na Krasińskiego 44-1 na parterze u pana Henryka Swu. Proszę przyjść. To nie odchodzi w tym wszystkim. Wszystkim chodzi o to, że ludzie się boją wziąć odpowiedzialność na siebie, szczególnie przy tworzeniu czegoś. Dopiero wtedy, kiedy jest coś stworzone, to się ludzi przykleja, tylko taki efekt kuli śnieżnej się tworzy. Tak, no, na początku nie jest łatwo, także to... Ja pani, dopiero jak się coś naprawdę zaczyna rozprzestrzeniać, dopiero wtedy ludzie się tym zaczynają interesować i zaczynają się do tego jakoś ustosunkować. W tej chwili to wszyscy patrzą tak na to z boku. I obserwują. I to się nie ma czemu dziwić. No, ludzi, którzy działają i próbują coś zrobić, jest niewielu. No. Popieram pana całkowicie i również pana Wojciecha, bo konkretnie i dokonał dzieła, niezwykłego dzieła integrowania swoich sąsiadów z całego podwórka. To jest taki czyn, który, jak pan mówił, tą piramidę zaczyna pan budować, ten przykład integracji społecznej i u siebie w
przez konkretne właśnie tego rodzaju zadziałanie. No więc i jeszcze pan Wojtek się chyba nie pochwalił, że w wyniku tego spotkania coś konkretnego, jakiś cel osiągnięto, bo tylko... A to są nasze taką jakby wewnętrzne sprawy troszeczkę. No, być może coś o zaplanowaniu zieleni, parkowania, utrzymania czystości, wzajemnego szacunku, spotkań, poznania się. To jest najważniejsze, żeby ludzie nie byli sobie obcy, tak? Bo jeśli ktoś jest, że wie, on tu mieszka, ale tak naprawdę nie wiadomo kto, to jest... Natomiast każdy z nas się zmienia, rozmawiając ze sobą na korytarzu, to jest bardzo ważne, żeby się już poznać i wiedzieć, kto kim jest. Nawet taki przykład dałbym. Kiedyś rano spieszyłem się do pracy i byłem już spóźniony, a zobaczyłem sąsiadkę z trzeciego piętra, staruszkę z takimi szklanymi oczami. Stała przed tym domem, rozglądała się i dwa lata wcześniej umarł jej mąż, też nauczyciel, i w południe umarła. Po prostu nikt się do niej nawet nie odezwał. To psychiczne odosobnienie zabija ludzi kompletnie. Dlatego też staram się upowszechnić ten grupowy Skype, żeby ci, którzy już zwłaszcza nie mają dysfunkcję ruchu, narządów ruchu, żeby mogli sobie pogadać, poradzić, pożalić się, co mnie boli, co tego, jeden drugiemu dobrego słowa użyczyć. A pani Pana ma taką pytanie, czy jest możliwość, żebyśmy... Pani mówiła, że został otworzony ten drugi sejmik. Nie, to nie jest sejmik, bo ten Marcin Bogucki, organizator, to zostało tak nazwane niby. Ale jak ja z nim rozmawiałam przez telefon, bo tam był numer telefonu, więc do niego zadzwoniłam i oburzającą pierwszą rozmowę przeprowadziłam, no naprawdę wygarnął mi, po prostu, kim pani jest? To zaraz wie, czy nie wie, kim jestem? No, dzwonię w tej sprawie, no ja nie pytam się go, czy on mnie zna jakoś bliżej, tylko chodzi o sejmikowanie, więc no nie był szczery, widać było, że... Ej, drugi raz rozmawialiśmy tego samego dnia i on już bardziej rozsądnie rozmawiał, że oni jadą do Niepołomic. I umówiliśmy się, że wrócą, skontaktuje się ze mną. Nie skontaktował się, a moich telefonów nie odbiera. Jaki to był sejmik? Wystarczyło, że spytałam się, a na jakiej podstawie prawnej zwołaliście ten sejmik? No i pan Marcin Bogucki nie potrafił mi udzielić odpowiedzi, no bo podstawą do zwołania, jeżeli nawet komuś się to wydaje śmieszne, to nie jest śmieszne. Podstawą prawną zwołania sejmiku założycielskiego tej prowincji wrocławskiej był te sancyty. W tych prowincjach, w których nie udało się, bo nikt nie przyszedł pod starostwo w danym dniu, trzeba będzie prawdopodobnie kolejnymi sancytami zwołać założycielskie sejmiki, bo sejm walny sancytami zwołuje sejmiki założycielskie, prowincjonalne, a my, jako sejmik prowincjonalny, będziemy laudami zwoływać powiatowe. Czyli to idzie dalej. A one, te powiatowe, to nie gminne. I jak to pójdzie w dół i to się rozkrzewi, czy Polacy zrozumieją, że to jest lekarstwo na odpartyjnienie Polski, bo te partie nas dzielą. To trzeba, tutaj apele, ja proszę tego panie Henryku nie brać do siebie. Ja takie apele 10 dni czy tydzień przed wyborami w ogóle nie ma, to jest strata czasu zajmować się tym. Oni nie porozumieją się, oni są teraz w gorączce wyborczej, przecież kampanię i mnóstwo pieniędzy zainwestowali i tak dalej. Teraz to już w ogóle, ale po ochłoną, 25, ja osobiście wzywam do bojkotu tej urny, ale ochłoną po 25 i 7 listopada, proszę Państwa, proszę przyjść. Proszę przyjść tutaj do Pana Henryka. Zmieścimy się. Jak nie zmieścimy się, no to będziemy stać, nie? Będzie fajnie, jeżeli... Reprezentuje Pani bojkot wyborczy. Ja reprezentuję, no tak. No a druga sprawa to właśnie... Bo ja Państwową Komisję Wyborczą, tych 9 zbrodniarzy sądowych, uważam, że nie powinni zasiadać ci sędziowie w Państwowej Komisji Wyborczej.
Nie dość, że dostają za to po 20 tysięcy miesięcznie, zawsze, cały czas. Czy są wybory, czy nie ma wyborów, każdy z tych sędziów. Taką Państwowa Komisja Wyborcza kosztuje Polaków 2 miliony ponad rocznie. Co oni robią, tych 9 sędziów? A do tego oni mają świetnie opłacane prace różne, albo wysokie emerytury sędziowskie, albo w ogóle w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają, czy w jakimś Trybunale Praw Człowieka, tak jak sam sędzia Hermeliński, który jest przewodniczącym tego PKW. Ale to są zbrodniarze sądowi, przecież oni dopuścili do tego, że to prawo, szczególnie Trybunał Konstytucyjny, że to prawo, które tu uchwalone po Smoleńskim, posmoleńska kadencja czteroletnia uchwaliła 723 ustawy. Polacy nie wiedzą nawet, co się dzieje. Jak to zacznie eksplodować, bo tam są miny powkładane w tych ustawach. Ja zdaję sobie naprawdę sprawę, co tam się dzieje, bo to obserwuję już od kilku lat. Tam są miny. Jak to zacznie wybuchać, to będzie jak fajerwerk. Polacy w ogóle nie będą wiedzieć. Tam są sądy egzekucyjne, w jakiś w Lublinie taki sąd, nie wiadomo jaki wirtualny, który jest w trybie egzekucyjnym w stanie każdego natychmiast pozbawić wszystkiego, majątku, zostawić go w ogóle bez butów dosłownie. Bez rozprawy. Komornicy też jak działają. I takich tam min jest mnóstwo w tym ustawodawstwie. Zmieniono kodeks karny, zmieniono kodeks postępowania karnego, zmieniono, no w ogóle ten kodeks wyborczy, to już jest zupełnie, ja uważam, że całe to ustawodawstwo należy wyciąć w pień tej kadencji, a być może jeszcze wcześniejszej, dlatego że to nie nadaje się do niczego, do niczego. Po prostu gra słów, poprzekręcane definicje, w ogóle implementacja z Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek rozumu. Nie pasują do siebie, czyli ustawy są niespójne ze sobą, nawzajem, sprzeczne w ogóle. Urzędnicy nie wiedzą, co mają robić. No, za chwilę wybuchnie panika, bo urzędnicy muszą stosować prawo. Ale jakie prawo mają stosować, jak oni po pierwsze nie rozumieją, co czytają, bo to jest tak napisane, że no, nie rozumieją. Tak, a po drugie one są sprzeczne ze sobą, czyli urzędnik gdzieś w administracji będzie co innego stosował niż urzędnik no w jakimś innym nadzorze na przykład. No przecież to jest bardzo skomplikowana struktura państwo i to jest przygotowane specjalnie. Ja odnoszę wrażenie, że to jest tak jak ten wybuch w Smoleńsk, nie? To tak ma nastąpić taki krzmot, nie wiem w jakim momencie, bo to ja to widzę te eksplozje, bo ludzie się skarżą na przedziwne, na komornika czy gdzieś i widać, że to nie działa. Nikt za to nie jest odpowiedzialny, nie ma w ogóle, no to zmienili, na przykład, wyborczy przykład. Między pierwszą turą i drugą turą wyborów prezydenckich, urnowych, czyli między 10 maja i 24 maja, 15 maja w Sejmie na Wiejskiej uchwalono kolejną nowelizację tego kodeksu wyborczego z 2011. To jest w ogóle sprzeczne z polskim prawem. Nie wolno zmieniać kodeksu wyborczego, jeżeli trwają wybory. A zrobiono to. I co? Odszedł, bo krzyku się narobiło, między innymi ja krzyczałam bardzo w internecie, odejść musiał za to, między innymi, ale głównie za to w tym momencie, Radosław Sikorski, pamiętacie Państwo, był krótko marszałkiem, za to. Bo to jest tak sprzeczne z prawem, co on zrobił, głosowanie nad kodeksem wyborczym w momencie między turami wyborów. I dobra. Co? I co się mu stało? Co mu się stało? No nic mu się nie stało. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Nie może być. Tak nie może być. To samo sędziowie PKW poprzedniej. Byli tam na tych urzędach po 20 lat niektórzy. Naprawdę. Nic oni tam dobrego naprawdę nie zrobili, a zarabiali no pokaźne kwoty. 2 miliony rocznie ta cała 9-osobowa. Według mnie to są zbrodniarze sądowi, ci sędziowie. I nie ogłosili wyników wyborczych, czyli podstawowego konstytucyjnego zadania, jakie ma Państwowa Komisja Wyborcza z wyborów samorządowych 16 listopada. Nie ogłosili, nie zamieścili tego, podali się do dymisji. Na zaraz.
dostali nagrodę od Bronisława Komorowskiego w wysokości 600 tysięcy złotych. Za co? Oni powinni sprawę karne dostać za to, co oni na urzędzie tam wyprawiali. Za to podanie się do dymisji. Przecież oni zawiesili się w swoich czynnościach z jakiegoś powodu przecież, nie? Że to nie, za, nie no już wyszło na jaw po prostu. I co się stało? I nagrody dostali. I włos im w głowę nie spadł. Z kapelusza powołano następnych 9. No sędziów mamy w Polsce mnóstwo. Trzeba wiedzieć, że w każdych wyborach urnowych ponad 300 sędziów zawodowych bierze udział na trzech tych szczeblach rejonowym, okręgowym i tych najwyższych szczeblach. Ponad 300 zawodowych sędziów. Czyli ta judykatywa, ci sędziowie ogłaszają wyniki. Oni rozpatrują wnioski, skargi różne. Czyli judykatywa wyznacza tak jakby wynik wyborów, czyli ma wpływ na legislatywę, bo ci, co zostali wybrani i przez Państwową Komisję, bo to jest ostateczny organ Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd Najwyższy, który potem na przykład Dudzie wydał te no, potwierdzenie, że został wybrany. Nie? I to jest według mnie jakiś rodzaj totalitaryzmu judykatywy nad wszystkimi innymi sektorami. Ja zawsze było, że ci, co rządzą... Bo gdzie tą skargę złożyć? Pan mówi pozew. Do kogo pozew? Bo pytam się, na kogo i do kogo ten pozew? Do tych sędziów? Do tych sądów? W tym ustawodawstwie, które jest? To ustawodawstwo się... Wyłączam ogrzewanie i wypraszam was. Dobra, ja się rozgadałam, przepraszam. I jak to do kogo? No do kogo ten pozew? No. Do sądu, co pani prawniku drogi nie wie, do kogo się składa pozew? Będzie konkretna osoba, która została wyrzucona i która miała takie niskie pensje i do sądu okręgowego. To ja panu powiem, panie Henryku, ostatecznie jako prawnik. Już nie chciałam tego od razu mówić. Że może Sejm nie na razie skutki. Nie udziela porad prawnych, Sejm Ziemski. Czyli gdziekolwiek Duda się udziela, poprosi, Duda ktoś, udziela. No. Duda udziela pomocy prawnej. A ja w takim razie nie pomagam sam. Prawnik się znalazł, który nie potrafi napisać trzech zdań na tego, na, żeby coś zrobić konkretnego. Na każdym kroku... I jak to siódmego nie możemy się tu spotkać? Niech mnie pani nie prowokuje. Jeżeli każdy tylko chce mieć lewe ręce i siebie wypinać... Nie, pani Henryku, jak teraz to nagranie działa, to będzie w internecie. Dlaczego pani przeszkadza to i żeby ktoś napisał to i poświęca pani przeciwko temu, by hamować sprawę i nas zniechęcić do tego. No dlaczego? Jaki ma pani w tym interes? Ale ja myślę, że co pani to przeszkadza, że ktoś prawników by to napisał? I no to się zwrócić do prawnika i pisać. No to po co pani tutaj, jeżeli... To ja w ogóle jestem przeciw, żeby Sejm się w tej chwili tym zajmował. Ja też uważam, że to jest, panie Henryku, taka sprawa dosyć indywidualna, indywidualnej osoby. Choć jest to bardzo dobre to, co pan mówi. Bo ja też się nie zgadzam w tym, żeby ktokolwiek pracował w Biedronce, czy w czymkolwiek za głodowe pensje. Też się z tym nie zgadzam. Tylko uważam, że tu i teraz, na tym sejmiku, tak naprawdę, takie jest moje zdanie. Nie jesteśmy w stanie... Czy jest jakiś jakiś punkt w sejmiku? Czy to, co przed chwilą rozmawialiście, to było należało do punktu sejmiku? Tak. Głosy wolne to były. Aha. Możemy zakończyć głosy wolne. Proszę bardzo. Czy jest możliwość, żebyśmy dzisiaj ustalili, albo przynajmniej dali pomysł do następnego spotkania, żebyśmy mieli jakieś punkty do przedstawienia na tym sejmie walnym. No bo tak naprawdę chyba po to się spotkamy, tak? Żebyśmy my tu, że na przykład, że jakie mamy propozycje, albo jakie... Tak możemy nazwać. Co nam się nie podoba? Sejmik siódmego, że to będzie sejmik przed wyjazdem posła na sejm walny. Żeby go wydelegować z konkretnymi sprawami. To jest bardzo ważne. Ale możemy o nich powiedzieć tutaj już tak naprawdę, bo... Proszę bardzo. Każdy ma gdzieś tam swoje, ale do przemyślenia i przy następnym spotkaniu wtedy możemy przeanalizować, Pakta Konwenta, czy jak to się
Czyli dobrze pan myśli, ma pan na pewno już coś przygotowane, niech pan zaczyna. Ja uważam, że takie nasze sejmiki i sejm walny powinien się jakby podpierać według mnie dwoma podstawowymi zasadami. Odpowiedzialność za słowa i czyny oraz uczciwość w wypowiadanych słowach i czynach. No takie jest jakby moje pierwsze... Napiszmy. Życzymy sobie, żeby dekalog był przestrzegany. Oraz też, że tak naprawdę, żeby rozmawiać i koncentrować się wokół zalet, a nie jakby dzielić się przeciwnościami, bo tak naprawdę zawsze tak mi się zdaje, że jest najłatwiej mówić o tych złych rzeczach i wypowiadać się, że ja bym zrobił lepiej albo powiedział coś lepiej, a nie przekonujemy się do tego, że ta, nie przekonujemy do tego, że na przykład dana wypowiedź czy dane wydarzenie mogłoby być jeszcze lepsze, jakbyśmy zrobili to w taki sposób. I słusznie, czyli na przykład, że jest jeszcze lepiej w Polsce przez te 25 lat, a nawet lepiej już nie może być. Druga sprawa, że skoncentrowałbym się na wydobywaniu najlepszych cech Michników i Geremków i Mazowieckich i Wałęsów i skupmy się na tym, żeby tylko najlepsze cechy właśnie tych naszych przywódców, którzy nam są rewolucję ustrojową. Żartem, bo tak ja chyba nie do końca to rozumiem. No to niech pan wymieni inne przykłady, dla których byśmy się skupili na te podkreślanie tych dobrych cech. No na przykład na tym, że pan chce coś dobrego zrobić dla innej osoby. I to uważam, że to jest bardzo dobra zasada. Ale mimo, że chciałem coś, to zanegowaliście to. Nie. Nikt tego nie nakazał. Dobra, no to w takim razie... Nikt nie powiedział, że to jest złe. Nikt nie powiedział, że... Ale że to, że nie warto zrobić tego. Sejmik inauguracyjny, no pan wybaczy, ale... Z czym wy pojedziecie do tego, jeżeli... Mówił pan dobrze, że trzeba... To jest dobry temat. Powinien poseł, który pojedzie na sejm walny, przedstawić, że ziemia, prowincja wrocławska nie godzi się na takie niskie płace. Tak? Ja pani coś powiem. Płace powinno się podnieść. Zebranie się większej zbiorowości ludzkiej w jednym miejscu, po tym, żeby podyskutować, tak żeby podyskutować, kończy się zawsze niczym. Trzeba przyjechać z konkretnymi postulatami, sposobami rozwiązań, ewentualnie wysłuchać innych racji na ten temat. Jeżeli nie ma konkretnego celu, konkretnego zadania, to się zwykle kończy tylko takimi pogadankami, które rozbiegają się do różne strony. Widzicie ten, że wygłosiła pani Beata taki, że sejmik dolnośląski nie zgadza się na niskie płace. Słyszycie ten wybuch śmiechu na całej sali? Dlaczego? Za tak oczywistą sprawę? No chciała zabrać głos w sprawie oczywistej. No kto nie poprze? Ma pani całą sprawę. No ale może sejm walny podejmie uchwałę. No to, bo sejm walny ma większą moc sprawczą, jeśli chodzi o terytorium. Proszę dopisać, że jesteśmy także nie tylko za większymi płacami, ale szczęściem dla ludzi. Jestem za. No to... Jedno z drugim się trochę wiąże. A szczęście to nie? Brak pieniędzy to jest wielkie nieszczęście. Brak pieniędzy na życie. Myślę, że istotniejszą sprawą w tym momencie jest pozyskanie większej liczby ludzi zainteresowanych tym działaniem niż tak głoszenie takich tak naprawdę ogólników. No. Tak. I tu działania związane z tym, żeby ludzi zainteresować tym, są istotniejsze niż ten już wchodzenie w jakieś konkrety dotyczące w poszczególnych rozwiązań, to zawsze będą się, jeżeli będziemy rozmówić o jakichś konkretach, jak rozwiązać problem w płacy w Biedronce, no to się zaczną kłótnie. Może takie zadanie domowe rozwiążmy. Mianowicie utrzymywanie cały czas tych niskich płac, tej dysproporcji na terenie Polski wygoniło te miliony młodych wykształconych i zapytajmy się, czy to przez przypadek nastąpiło, czy to była pewna strategia utrzymywana, podtrzymywana i kto
był autorem tego i kto w dalszym ciągu to podtrzymuje, albo czy jest szansa na to, żeby w momencie, kiedy byłyby patriotyczne, narodowe władze w Polsce i odwrócić ten stan rzeczy, mimo wszystko, jakimiś środkami dojść do tego, żeby mimo wszystko, gdyby te uregulowania, to utrzymywanie tej niskiej minimum płacy i przestało być barierą dla powrotu naszych milionów ludzi z powrotem, bo może wtedy taki apel, że tą barierę znieśliśmy prawną, że i poprosiliśmy uprzednio pracodawców, wymyślcie, jak w swoim pana zakładzie, w każdym innym i przystosujecie się do tego nowego systemu płac, żeby one nie były dużo niższe niż na zachodzie i w ten sposób byłaby szansa na tych ludzi, którzy tam dobrze, że nabrali doświadczenia, że wydawało im się, że wystarczy tylko być na zachodzie rękoma założonymi, nauczyli się karować, podglądnęli różne technologie, organizacje pracy, żeby wrócili i żeby każda gmina powiedziała więcej, popatrzyliśmy na plan zagospodarowania, tutaj mamy nieużytki, każdemu kto przyjedzie dajemy działkę budowlaną za darmo. Albo każdemu, bo teraz młodzi się już szykują do wyfrunięcia, każdemu absolwentowi uczelni i każdemu maturzyście dajemy nie do zbycia, tylko żeby on dostał tą działeczkę na tak zwanej Dolinie Krzemowej, bo ja wójt myślę o tym, żeby kadra, która normalnie ucieka do dużych aglomeracji z tych małych gmin, małych powiatów obrzeżnych, żeby została tam na tym terenie. Dzisiaj już do jazdy mamy dobre środki przemieszczania się, drogi lepsze, żeby ona tam została i myślała o tej swojej gminie. I ten proboszcz powinien tych ludzi przygarnąć z ambony i zaprosić ich, powiedzieć, my tutaj grono wiernych i widzimy, że ukończyłeś pięknie, pokaż jaki będzie twój plan, żeby cię przynajmniej myślą i dobrym życzeniem będziemy wspierać, a może nawet ci, bo jesteś biedny, ufundujemy stypendium, studiuj, masz tutaj działkę, weź jutro dziewczynę, zaproś na tą działeczkę, wycałuj ją, zakop tam jakąś butelkę o wielkiej waszej miłości i jeżeli nawet uciekniecie gdzieś daleko, będziecie pamiętać, że tutaj na was ojczyzna wam co? Skrawek ziemi, do której możecie wrócić? Zagwarantowała? Bo ta macoka w tej chwili nic nie robi dla swoich obywateli. A jakie pan ma, bo to pan mówił, żeby rozpowszechniać o tym sejmiku widzi? Jakie pan ma pomysły na to, żeby to... No w tej chwili tak naprawdę, jeżeli chodzi o Widzi, to tylko internet. Tak? No bo to wszystko, co się dzieje, to jest przez internet oglądane i obserwowane przez wiele osób. No to zresztą widać. Także no kwestia tylko sposobu dotarcia i sposobu przekazu. Tak naprawdę, bo jest dosyć istotny tutaj no, sposób przekazu tych informacji. Właśnie też się nad tym zastanawiałem. Ja myślałem o tym, żeby w szybach, w samochodzie sobie wiesić informacje. Kilka już o tym myślałem, ale tak nie do końca byłem o tym przekonany, a ostatnio na Podziemny TV właśnie pan Darek powiedział, że są osoby, które tak wieszają. I... Ale to też nie jest złe, no tak jak się każdy identyfikuje z jakąś działalnością. To jakie teksty wywiesimy? Nie głosuje na PO i PSL? Nie. Są wyłącznie TV. Bardziej nie, ja myślę, że nie negatywne, tylko bardziej pozytywne. No to co? Bardziej pozytywne, kreujące pozytywny wizerunek sejmików i bardziej niż tego, żeby negatywnie oddziaływać i negować inne partie, bo one i tak są negowane i tak. Także to my się tym, jak się dzisiaj będziemy tylko podłączać do tego nurtu, to będziemy tak samo. Zaraz wydrukuję, przywiecimy na pani. Skonkludować to, co panowie mówiliście, że poseł, widzę, że poseł, który pojedzie na Sejm Walny z naszej ziemi,
powinien podjąć ten temat, będzie zobowiązany podjąć ten temat, że te płace są za niskie, że ludzie w tej nędzy po prostu są gnębieni, wyjeżdżają dlatego i kawałek małej ziemi dla każdego, żeby mógł domek sobie wybudować. Sprecyzujemy to jeszcze na następnym spotkaniu. Czyli ale na samochodzie pani Beatki zaraz przykleimy. Sejmik ziemski, nie, marszałek Sejmu Ziemskiego. O, czy ja będę marszałkiem? Zapraszam na to, 7. Na następny sejmik to się zaraz okaże, bo... Na zgromadzenie. Zróbmy tak, że pan sobie napisze to, co będzie chciał i przyklei tam, gdzie będzie chciał. Tak? Ja mam na przykład na swój samochód swój pomysł. Ale to zdradź pan, bo już się głowię całą chwilę i nic nie wymyśliłem. No nie wiem, miałem na przykład, no pomysł to nie jest jakiś tam mój, bo brałem z tego. Włącz myślenie, wyłącz telewizor, tam włącz TV, tak? I jakieś tam parę... Włącz myślenie, wyłącz TVN, tak? Czy TV, telewizję. TVN? TV. Wszystkie telewizje. Wszystkie telewizje. To co, możemy skończyć wolne było głosy, zamknąć ten punkt? Znaczy, no ja muszę jeszcze usłyszeć, jakie państwo macie... takie do przemyślenia, do tego następnego spotkania. Dla posła, jakie on by postulaty tam... do przemyślenia, do następnego. Co byśmy mogli... No ja na przykład mam prośbę do Sejmu Walnego, żeby pomógł nam, bo my jako sejmik prowincjonalny będziemy zwoływać laudami sejmiki powiatowe. I jak to ma wyglądać? Jak ma ten jednolity wzór takiej laudy, laudów, nie wiem jak to się odmienia, wyglądać, nie? Tak, żeby na przykład jak pani Elżbieta dzisiaj też zwołała sejmik Łochińska w prowincjonalnej w Bielsko-Białej, będzie inni marszałkowie sejmików prowincjonalnych będą mieli ten sam, no tą samą rzecz, że trzeba takie lauda przygotować dla założycielskich sejmików powiatowych ziemskich. I to jest prośba była moja, żeby to przekazać do Sejmu Walnego, żeby pomógł to zrobić, bo marszałek Leszczyński ma takie dwie książki, gdzie są dokumenty. Ktoś na uczelni, bodajże w Poznaniu, opracował bardzo opasłe takie dzieło. Lauda oryginalne sprzed rozbiorów. Bo cóż, trzeba nam sięgnąć do czasów przedrozbiorowych, dlatego że no, zaborcy zniszczyli sejmikowanie. I pamiętać o tym, że to jest naprawdę staropolski zwyczaj, który miał sens i doprowadził Rzeczpospolitą do wielkiej potęgi. Wielką potęgą byliśmy przez... No bo tak, bo właśnie dzięki Sejmowi... Ludzie sobie sami nie pomogą, jeśli ludzie sami się rozwijać, nie będą rozmawiać o swoich problemach i próbować je w jakiś sposób rozwiązywać, to nikt nam nie pomoże jakby zewnątrz. Nikt nie przyjdzie i nie powie, a tu będziecie mieli fajnie tak albo tak. No nie zrobi. A jeśli zrobi, to zrobi to pod siebie, a nie pod... Tak, czyli ja zapisuję to jako temat następny dla posła, który pojedzie na Sejm Walny. Po pierwsze rozwiązania co do biedy, nie? Te tematy. Biedy, niski płac. Panie Romualdzie. Lauda. Pan pewnie coś rzuci nam na ten sejmik łódzki. Jakiś pomysł. A pan ma, panie Wojciechu, jaką propozycję? Co poseł powinien przedstawić według pana na Sejmie Walnym? To co ja się mówiłem, jakby wprowadzić jakby zasadę i nie wiem, punkt. Trudno mi to teraz nazwać. Coś takiego, żebyśmy się kierowali jakimiś tam właśnie zasadami, podstawowymi rzeczami, które nas łączą, bo to jest najważniejsze. I które powodują, że jeden drugiemu tak będzie ufał. W czyli zasady sejmikowania, takie coś? Tak. No, tak można to w skrócie ująć? Uczciwość, prawdomówność to są takie jakby no, odpowiedzialność za to, co się robi, tak? Że przychodzę tu, coś mówi, odpowiadam za to, tak? Że jak ktoś mnie za chwilę spytał o to, czy coś takiego, no to tego się trzyma.
No i można, panie Henryku, w tym punkcie o tej niskiej płacy wprowadzić na ewentualnie propozycję sejmiku, żeby odbędzie się 14 sejmik, sejm walny i ziemski w Aleksandrowie? Nie. Konstantynów Łódzki. O właśnie. Sejm walny. No i zwołał marszałek Leszczyński go. Może delegaci z ziemi dolnośląskiej przedstawiliby jakieś propozycje. I nad tym się zastanawiamy, co delegaci by mogli tam zaprezentować, jaką myśl. Panie Henryku, w tej części czasowej tutaj tego połączenia zamieściłem ten mój zorganizowany kontakt z rolnikami. Jakby pan ten link kliknął,